każdym roku jest nas coraz więcej. To mnie bardzo cieszy, że się rozwijamy, że chcecie uczestniczyć w tych zawodach. I co? Zapraszam na rozgrzewkę. Niedziela pod hasłem triatlonu, ale również tutaj integracyjnych wydarzeń, gdzie Fundacja Leny Grochowskiej, jak i tak naprawdę cała Polska amatorska, która tutaj przyjechała na nasz triatlon, wspaniale spędza niedzielne przedpołudnie i popołudnie. Teraz jesteśmy na zawodach właśnie paraolimpijskich, bo nasi podopieczni Fundacji Leny Grochowskiej biorą udział w takim spływie kajakowym, czy wręcz można powiedzieć maratonie kajakowym. Super, jesteście wielcy! Trasa rowerowa, która będzie tutaj najpiękniejszymi okolicami Janowa Podlaskiego. Mam nadzieję, że upał troszkę zelży, żeby łatwiej było kolarzom tę trasę pokonywać. Wielu wspaniałych amatorów tak naprawdę codziennej jazdy na rowerze, łącznie z prezesem Arche. Triatlon jest trzeci, trzy cele ma. Oczywiście propagowanie pięknej krainy Bugu. Takie pierwsze, drugi cel to aktywność fizyczna. Taka dosyć popularna, bardzo nam potrzebna teraz. A trzecia oczywiście integracja wzajemna taka. Jest siewcą, on właśnie zaszczepia, że poza biznesem musimy mieć też taki aspekt misji społecznej i dlatego też tyle wydarzeń, które powodują, że hotele Arche stają się takim miejscem przyjaznym wszystkim ludziom. Tu wszystko dzieje się po coś, wspieramy tych najsłabszych. Elementów prospołecznych, charytatywnych jest naprawdę bardzo dużo.